Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z finansów przedsiębiorstw chciałam Wam omówić przypadek, gdy mamy do ustalenia wartość początkową lokaty bankowej. W przypadku, gdy mamy kapitalizację odsetek roczną. Jest to wariant najprostszy, ale jak sądzę też wart jest omówienia. I zadanie ma następującą treść. Zadanie przykładowe, jak wiadomo. Jaką kwotę zdeponowano w banku, jeżeli po upływie 2 lat przy rocznym oprocentowaniu 6% i rocznej kapitalizacji odsetek otrzymano na koniec 1200 zł. Po pierwsze musimy zauważyć, że jest to lokata bankowa, a więc prawdopodobnie będzie nas obowiązywał podatek dochodowy od przychodów zysków finansowych. Wypisujemy na początku wszystko to, co wiemy i to, czego nie wiemy, czyli jest szukane. Po pierwsze wiemy, że na koniec okresu dwuletniego otrzymamy wypłacone równe 1200 zł. Pytanie jest, ile wynosi PV, czyli wartość obecna. Jaka musiała być złożona właśnie ta kwota, żeby uzyskać 1200 zł? Jeżeli nasz okres trwania lokaty to 2 lata, to musimy powiedzieć, że w okresie tej kapitalizacji rocznej będziemy mieć łącznie 2 kapitalizacje, bo w ciągu jednego roku jest jedna kapitalizacja i przez 2 lata będziemy mieć po jednej, czyli łącznie będą dwa okresy naliczania odsetek, czyli 2 kapitalizacje. Jeżeli wiemy, że stopa procentowa jest roczna i wynosi na poziomie 6%, a kapitalizacja jest podana jako roczna, to my nic z tą stopą procentową robić nie musimy. Nie musimy jej przeliczyć na żadną kwartalną, miesięczną. Przez nic nie trzeba będzie dzielić, bo po prostu dzieląc przez 1 mamy dokładnie tą samą stopę procentową. I jak wiemy, wzór na wartość przyszłą, omawiany na innych moich filmach, ma następującą postać, ale gdy chcemy policzyć nie wartość przyszłą, a wartość obecną jakiejś lokaty bankowej, to trzeba przekształcić ten wzór w ten sposób, że PV idzie na miejsce FV i na odwrót. I faktycznie, może inaczej, prościej, po prostu ten cały nawias z potęgą do potęgi n podzielić obustronnie całe takie równanie i wtedy to wskoczy do mianownika i będzie FV podzielone przez ten cały nawias i da nam to PV. Stąd bierze się ten wzór i gdy do niego podstawimy, widzimy, że 1200 jako ta kwota przyszła jest podzielona przez ułamek, czy powiedzmy jest podzielona przez wartość w nawiasie, gdzie jest 1 plus i teraz R. R stopa procentowa w tym zadanku to jest po prostu 6%. Jest podzielony przez 1 już choćby tak dla zasady, żebyśmy pamiętali o tym w innych przypadkach, gdy mamy inną kapitalizację niż roczną, czyli tutaj ta jej jedynka faktycznie nic nie zmieni, można ją pominąć, ale co jest ważne, jeżeli ja mam do czynienia z lokatą bankową i bank mi daje nominalnie 6%, to oznacza, że ja będę musiała naliczyć w tym momencie podatek dochodowy od tego, co zarobię na tej lokacie w ciągu 2 lat. Jeżeli bank realnie, nominalnie daje mi 6% w skali roku, to po odliczeniu 19% jako podatku dochodowego, całość warta moich odsetek to 4,86%. Skąd ja to wzięłam? To jest po prostu przemnożenie stopy procentowej tej nominalnej przez tak zwaną tarczę podatkową, czyli 1 minus 0,19. Całość tego nawiasu jest podniesiona do potęgi n, a n, jak wiemy, to jest liczba kapitalizacji w okresie trwania naszej lokaty bankowej, a więc jest to podniesione do potęgi drugiej. Gdy to wszystko poprawnie policzymy, wynik powinien wyjść około 1000 zł, 91 zł,
do tego i 34 grosze. Wtedy zostaje nam tylko napisanie interpretacji, że na tej lokacie najwyraźniej zdeponowano 1091 zł i 34 grosze. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.